No! No dawaj pilot, no, mecz będzie. Nie, bo to są głupoty. I, no co ty fantazji, ale mecz będzie, Andzia, no. Mecz i piwo równa się głupoty. Ty, a może ty masz coś ważniejszego do oglądania, tak? Oczywiście, że mam. Tak, a można wiedzieć co? Opera. Jarunie, opera. Niech mi pysk rozerwie, opera ty. Wczoraj żeś jakieś głupoty oglądała, jakiś film porąbany, a teraz zaraz mimo, że powiesz, bo ino ty wiesz, co w życiu jest ważne, prawda? Oczywiście, że wiem, co w życiu jest ważne. Na pewno nie mecz i piwo, to jest bez znaczenia. Kurczę, Andzia, nie nerwuj mnie. Guzik wiesz, co jest w życiu ważne. Ty nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia, co jest w życiu ważne, bo ty nigdy nie miałeś ani takiego meczu, ani takiego piwa jak jemu, wiesz? Ty wiesz co, ale ja pierwszy raz w życiu widzę, patrz mi na takiego malutkiego takiego człowieczka, co piwo i mecz dawają mu szczęście. Ty byś tak się trochę okryć, no ja? Tak byś się rozejrzał jeszcze raz dookoła, wiesz? Wiesz, że jeszcze innych rzeczy jest na świecie, jak na przykład sztuka i filozofia. O, oczywiście, filozofia, zaraz mi powiesz, a ty w ogóle to ty nie sprzątasz po sobie, ty wanny nie myjesz, włosów z dekla nie wyciągasz, prawda? Haźla nie umiesz umyć, nie sprzątasz, kurde blady, tak? Takie coś mi powiesz, ty no filozofia, ty filozofia, pierona i sztuka, i filozofia, i opera. Dobra, zamknij się, dobrze, no. Żeś mi przypomniał, idź posprzątaj po obiedzie, ja? Co? Posprzątaj, patrz mi na usta, posprzątaj po obiedzie. Oczywiście, a ja w tym czasie się siedzę i się pooglądam na jakąś, popatrzę się na jakąś opera, nie? O nie, Andzia, czuję się dotkniony, wiesz? Nie dam się wmanewrować w żadne babskie roboty, wiesz? Wychodzę! No, bardzo dobrze. O, Bersi! Jarunia, jeszcze teraz minął warszawioka brakowało. No spokojnie, chłopie, spokojnie. Co, możesz mi coś gorolskiego do powiedzenia? No, ale... Dobra, to idź, tam Andzia na ciebie czeka, możesz jej nawet zaśpiewać, bo ona już całkiem się zgoroliła. Bersi, ale co? Wiesz co, to poczekaj, bo widzę, że jakiś narwany dzisiaj jesteś. Co? Chodź, może pójdziemy do Alojza, to sobie pogadamy, co? To bardzo dobry pomysł, bo ja właśnie miał taki, żeby iść do Alojza. Łaskawie pozwolę ci, możesz iść ze mną, chodź. Dziękuję ci uprzejmie, no drugi kolego. Może byś mi pomógł, nie jest panie skierdolny. Ja już, uważaj. Ale żeś kolega, no to. No, cześć wam. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry szanownym panom, mam wielki zaszczyt powitać szanownych panów. Kipa, co ty się zachować nie umiesz? No co? Jak ty się do mnie odnosisz, co? Kulturalnie, Berci, kulturalnie. Ja cię proszę, skończ pierona z tą kulturą. Andzia ci kozała, co? Żadno Andzia. Ja tu po prostu mam odczyt filozoficzny dzisiaj. Co? Tutaj? Na serio? Tak, napisał w podanie. Alojz, ja cię błagam. Ja cię błagam, czemu ty mi to robisz, chłopie, powiedz, czemu ty mi to robisz, jeszcze ty, no? Ale co ja ci robię, co? Godam ci, że jak napisał podanie, chłopie, do jakiejś instytucji kulturalno-naukowej o dofinansowanie i mam odczyt, proszę. No to pięknie, no super. Tak, dali mi kasa na to, żeby tu były te odczyty. Raz w tydniu musi być przynajmniej tam odczyt. Jerunie, ostatni azyl hajera przodowego zdobyli gorole. Alo, zlej moje ostatnie piwo, zanim on zacznie. Jasny gwint, takie coś. No. Ej, Alojz, chilej. Proszę bardzo, na zdrowie. Kulturalny filozof w moim szynku. To koniec. A zatem, biorąc piwo fenomenologicznie, to nie my na nie patrzymy. To ono nam się objawia właśnie od tego naszego nań patrzenia. A zatem rodzi się pytanie, co istnieje i czy w ogóle istnieje. A może tylko istnieje w naszej świadomości, a w rzeczywistości jest abstraktem, pustą nazwą. A może to właśnie abstrakty tworzą jedyną realną rzeczywistość. Zatem rodzi się kolejne pytanie. Zależną od naszej świadomości, czy niezależną? A to z kolei rodzi lęk, czy nasza świadomość ma związek z realnym światem. Innymi słowy mówiąc, czy aby na pewno istniejemy wraz z tym, co nam się roi przed oczami. Alojz, długo jeszcze? Nie wiem, chłopie, skąd mówię? Thank you.
Wyobraź sobie, dzisiaj w pociągu spotkałem fajną dziewczynę. Wiesz, piłem z nią piwo i w ogóle, a fantastyczna, wiesz, szczupła, z dużym biustem, no wiesz, wszystko na miejscu, fantastyczna dziewczyna. I tak sobie myślę, kurczę ty, a jak myślisz, dlaczego tak na świecie jest takich fajnych dziewczyn? Co, Bercik, co? Ty, halo, Bercik, no co ty, śpisz czy co? Ty wiesz, że o mało co byś wpadł pod samochód? Po co, no właśnie. Wpadłbyś pod samochód, a po co? No właśnie pod to byś padł. Pod samochód, Godoś? Tak. Ty, Zbyszek? Tak. Ale ja ci powiem, że mam pewne podejrzenia, wiesz? Jakie masz podejrzenia? Mam takie podejrzenia, że tak naprawdę samochód nie istnieje. Co? Samochód nie istnieje? Ej, tam, chodź. Wlazuj. No i co, Zbyszek? Pomogło to Bercikowi? Ale co? No ta filozoficzna terapia. No daj spokój, Andzia. O mały włos, co nie wpadł pod samochód. Tak się zamyślał chłopina nad swoim bytem, czy czymś tam, że... Bo to jest najwyższy czas, żeby się Bercik zastanowił nad swoim życiem. Ale daj spokój, Andzia. Ty wiesz co, ten filozof, o rany Julek, jak on długo gadał, a jak nudno... No bo to jest nudne, filozofia jest nudna, ale słuchaj, czy Job chorze Bercikowi czytać albo pisać książki? Ja ino chcę, żeby on po prostu zaczął myśleć, żeby się zaczął zastanawiać nad tym, że trzeba za sobą umyć wannę, że trzeba czasami pościelić łóżko, że trzeba wyrzucić śmieci. Ja nie chcę, żeby on myślał głęboko i intensywnie. Ja chcę, żeby on w ogóle zaczął myśleć. Ła. No, halo. Bercik. Bercik, godumy do ciebie. A, dzień dobry. Witam, panie Johnny. Dzień dobry. A pana Bercika nie ma? Nie, jest na zakupach. A to się bardzo dobrze składa. Ja tu mam paczka do niego. Proszę bardzo. Dla niego? Ja. Paczka? Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale co by nie było, to mnie już nie zdziwi. Proszę tu pokwitować. Tu. Oj, tu. Czytelnie. Ja, czytelnie. Dziękuję uprzejmie. To ja lecę. Lecę, bo chcę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To paczka. Kazimierz Ajdukiewicz, kierunki filozofii, problematyka filozofii współczesnej. Nie, no to chyba się ktoś pomylił, to chyba nie jest do niego. Świadomość i czas o początkach filozofii współczesnej. O matko. Witaj, moja małżonko. Był ten chachor listonosz z moją przesyłką. A tyś wszystko kupił? No, prawie. To znaczy, czego żeś nie kupił? Ajdukiewicza zagadnienia i kierunki filozofii i paradoksów nieistnienia Bigaja. Kaj jest ta przesyłka? Ty, a kaj jest masło, sól i krupy. A ja nawet nie próbował tego kupić. Ja nie próbował, żeś nie kupił, żeś. Nie kupił, żeś, ja? No nie, bo ja teraz nie mam czasu na takie głupoty. Aha, to znaczy, że nie będziesz jod. Pewnie, że nie będę jod. To jest bez sensu, żeby bezsensownie obciążać żołądek dwa razy dziennie. To nawet niezdrowe jest. Coś ty powiedział? To nie on. To Platon. Kto? Platon, ty tego nie zrozumisz. Nie mam czasu z tobą polemizować. Zasiadam do lektury, a na wieczór mecz. Na wieczór, kochany, będzie opera. To co? To znaczy, że w takim głupim meczu jest coś fajnego, ja? A w kulturalnej operze nie. Nie, Andzia, ale... Poczekaj, Zbigniewie. Powstrzymaj swoje emocje. Andzia, ja ci radzę, żebyś ty do myślenia starała się użyć takiego organu, jakim jest mózg. Mózg bardzo pomaga w logicznym myśleniu. Mózg to jest ostoja wolności. Wiesz co ty bredzisz, Bercichu? Andzia, no co takiego mądrego jest w twojej operze? No powiedz, przecież to jest jedna wielka fikcja. To jest cygaństwo, to nie ma nic prawdziwego. Oni cię w konia robią, no. Ja? A w takim twoim meczu powiedz mi, co jest mądrego. Wszystko jest głupie. Proszę bardzo, a mecz to nie jest... Wiesz, to też jest fikcja, ale to jest byt sum w sobie, bo to jest fikcja, która się dzieje i tworzy na żywo, rozumiesz? O! Nie ma to tamto, tak? A jak loto 22 wariatów po boisku za jednym balem, to jest mądre, ja?
zaśmiała się królewna i zdechła. Jeszcze ci powiem, w operze przynajmniej jest coś ciekawego. I ja już tego dłużej nie szczymia, bo wiesz co, Bercik, tyś był zawsze głupi, a teraz się zaczęła gorsza faza, bo tyś się zaczął głupio wymądrzać. Tak. Wiem, że nic nie wiem. A co takiego mądrego jest w twojej operze? Nie wiem, ale przynajmniej ładnie śpiewają. No patrz, co za durno baba, godą ci, że na drodze każdemu wielkiemu filozofowi zawsze stanie jakoś durno baba. Był taki Sokrates, on też miał swoja Andzia. Wiem, tak, tak, tu ten słynny piłkarz, tak, Bercik, masz rację. Co? Co ty fandzolisz, coś ty nie słuchał na wykładzie docenta Funfelskiego? Wiesz co, a ja żałuję z całego serca, że ja cię tam w ogóle posłała. Kaj. No tam na ten głupi wykład. O, proszę bardzo, co się dzieje? Patrz, do niej już filozofia to jest głupota. No pięknie, pięknie, proszę bardzo, no. No, co się obrażasz, tak? Ja. Jo tego więcej nie szczymia, rozumiesz? Tak. Nie wytrzymia tego. Tak, idzie jeszcze do Krysi. Wychodzę! Dobrze, wychodź. I co cię to obchodzi, Kaj? Idź do Krysi i popatrzcie się obie tam na opera. No, ojej, Zbyszek, Zbyszek, powiem ci. Co? Przełącz. O! Jasne. No, o. Widzisz. Ja ci powiem, jo jest wyższy byt i od czasu do czasu jednak trzeba się uciec do uzasadnionego użycia siły, rozumiesz? Aha. Tak. Aha. To ty się tu popatrz. Ty, ale Becik, muszę ci powiedzieć, w sumie to żeś fajnie to załatwił. Dobrze, dobrze. Ty, dobrze. Ale no patrz, jako Andzia, jaki to jest prosty, prosty człowiek. Patrz, ona się umie wadzić, rozumiesz? Zero rzeczowej argumentacji. Tak się zastanawiał, czy ten zbiór molekuł, który składa się na moją żonę Andzia, to jest jedyną rzecz, która jest mnie w stanie wyprowadzić z mojej kosmicznej równowagi. Kurczę, blady. Nie, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, zaraz będzie bramka. Ja już będzie bramka, uważaj. No kopej, kurde, blade! Ja, no rusz do przodu! Poczekaj, skrzydłami! Na razie wybija, bo... Bercik, na miłość boską! Aha, już nawet się do mnie odzywasz, widza. Chociaż ja się nawet ciebie nie pytam, wiesz? Nie? Czyś był na poczcie, czy zrobił żeś zakupy, wiesz? Ty się do mnie teraz zwracasz na poziomie językowym czy metajęzykowym? Wiesz co, ja się tak do ciebie zwracam jak zawsze, czyli tak trochę normalnie, wiesz? Kaj są zakupy, się pytam! A co, nie ma ich? Nie! O, i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo skoro tych zakupów nie ma, to jest taka możliwość, że one w ogóle nie istnieją, albo inaczej, nic z pojęć, które są w tej kuchni, nie odpowiadą znaczeniu słowa zakupy. Mało tego, nawet nie mamy pewności, czy ta kuchnia istnieje. No zakupów nie ma, godę, jaka są te zakupy. Ale to co? Myślisz, że to ją za to odpowiada? Przecież ja ciebie o to prosiła, nie? O, nie, 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 nie. Pamiętaj, Andzia, od czasu, kiedy ty prosiłaś o cokolwiek, jakiegoś takiego dawnego Bercika, we mnie nastąpiła wielka metamorfoza. Ja się zmienił w czasie, rozumiesz? I bez to miałem różne inne cechy. A przecież jest ino jedna rzecz, która różni mnie od tamtego człowieka, rozumiesz? To znaczy, że jest inną osobą teraz, ja? Ty, ja ci coś powiem. Przestań klepać tak filozoficznie, bo cię zaraz unicestwia i to tu w ręku będziesz widział. Ale nie, Andzia, patrz, jakie to jest ciekawe. Jeszcze rano ja był w piżamie, byłem niewyspany, a teraz zwraca się do zupełnie innego człowieka. Ja wtedy myślę o abstraktach, a teraz myślę o czasie, o zmianach w czasie, o sensie istnienia i bez to no, nie mogę odpowiadać za rzeczy, które... obiecał tamten wcześniejszy Bercik, no. Posprzątaj w tej chwili ta szklonka. Jako szklonka? Bercik, nie przesadzaj, o ci godą. A, rozumiem. Moja Andzia zapatrzyła się w przestrzeń i przed oczami pojawiło jej się poczaskane szkło. Bardzo ciekawe, ale to nie jest pewne, że tej szklonki tam nie ma, bo może ona tam jest, a może ją nie ma. A może ją pójdę teraz obejrzeć, czy wielka izba jeszcze jest w tej samym
tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni, kiedy ona była. No, na razie. Nadzieja, no i jak tam nasz filozof? A daj spokój, on się od tej filozofii zrobił całkiem bezużyteczny, wiesz? To prawda. No ale dobrze, że chociaż się jeszcze interesuje meczami, nie? Ja ci coś powiem. Mi się wydaje, Zbyszek, że on to wszystko wymyślił, żeby nic nie robić, wiesz? No, Andzia, no. Wiesz co? Bo dzisiaj chyba jest wykład tam u Alojza. O, może byśmy tam poszli, pogadali z tym filozofem. No co nam szkodzi? Właściwie to się od niego to zaczęło, to może nam coś doradzi. Nie mamy chyba innego wyjścia. Ty, a o której to jest? A tu chyba za pół godziny. No to trzeba iść, czekaj, to przerywu w tym pytaniu. Andzia! Zgroza! Zgroza! Nie, to koniec! To koniec! Co się stało? Co się stało? Zrozumiał, że kanta i straciłem sens istnienia. Ale jakiego znowu kanta? Wszystko jest, rozumiesz, a priorycznie przesądzone. Rozumiesz, a priorycznie przesądzone! A priorycznie! Co? Wiecie, co to znaczy? Nie. Nie. Nie wiecie, co to znaczy? To znaczy, że... że on nie znajdę nigdy mojego Ding an sich. Ding an sich? Ding an sich! Ding an sich? Ja. No. Wyszyk. Ding an sich, dobrze. Ding an sich, idziemy. Ka jest moje Ding an sich. Ka jest moja rzecz sama w sobie. Ka jest moja pieksa. Więcej wylo hobby jak wytarł. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie filozofie, cześć kipa. Panie filozofie, niech mi pan powie, jak z tego teraz wyjść. Ale konkretnie z czego? No ja nie wiem z czego, z tej całej sytuacji, od której mój mąż jest taki zbałamucony. No ale czym? Czym? No ja nie wiem czym, no z tą pańską filozofią. Zbałamucony filozofią? Ja. No. Aha, czyli dziwi się, że istnieje. Kurczę pieczone, no coś w tym rodzaju. Skąd ja to znam? No, panie filozofie, właśnie, on jest przerażony, że istnieje, nie ma to tamto. Jak to? No, no mówi coś, że zrozumiał tego kanciarza. Zrozumiał kanta! No to... bardzo dobrze, to znakomicie. Tylko musi pani szybko reagować, bo inaczej męża czeka izolacja do końca życia. I powiedzmy, ja mam tutaj namiary do pogotowia filozoficznego na Uniwersytecie Śląskim. Oni bardzo szybko reagują, ale przede wszystkim najpierw musi pani męża wyściskać i szczerze mu pogratulować, zrozumiał kanta. Już ja go uścisku. Już ja mu pogratuluję. Cześć, Zbyszek. Do widzenia! Już ja mu pogratuluję. No, dzień dobry. Kłania się Anna Dworniok. Czy ja rozmawiam z pogotowiem filozoficznym? Aha, tak, rozumiem. W skrócie PF. Tak, bo ja bym tutaj miała do państwa jedno pytanie. Mój mąż jest przerażony... chwileczkę. On stracił, proszę państwa, wiarę w sens bytowania. Słucham. Dobrze, zapytam się. Bercik, boisz się śmierci? No. Halo? Nie no, wydaje się, że mu to jest ganz egal wszystko. Aha. Dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Leciamy co? No, go dali, żeby go leczyć piwem. Co? No, powiedzieli, żeby go wziąć do Alojza. Sprawdzić, czy to na niego działo, a jak mi to jeszcze raz zadzwoni. Ale no bardzo dobrze, no Bercik, to wracamy do Alojza. Idziemy na piwo, nie ma to tamto. Wstawaj, chłopie! Wstawaj! No. Nieustanny no. Ciąg powrotów. Co? Nieustanny ciąg powrotów. Nieustanny ciąg powrotów. Godą ci, aby skosztuj trochę, no napij się tego piwa.
Chodzi, no właśnie, zaraz. No. Piwko, piwko. No nie, to jest niemożliwe, żeby jeden oczy tak hopa zmienił, no. No właśnie, Becik, zobacz, piwo, miam, jakie Becik. Dobre. Lubisz piwko, lubisz. No, Becik. Piwo! A czymże jest piwo? Przecież to jest ino woda zaprawioną niewidzialnym chmielem. Co, w moim piwie woda? Ja wypraszam, ty, patrz, już mu moje piwo nie smakuje. No, ty. O. Dzień dobry. O, dzień dobry. O, jest pan Becik, znakomicie. I co, wymyślił pan coś? Chyba znalazłem rozwiązanie. Otóż panowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się pewien genialny umysł, który leczy z najcięższych urazów filozoficznych. Tak się składa, że akurat teraz przebywa tu u was, na Śląsku. Nazywa się magister Pchełka. No dobrze, a ma pan na niego jakieś namiary? No, ściągnąć go pan umie tu. Oczywiście. Proszę pan. O, no dobrze. No to go mówię. Nie, poczekaj, zaraz go ściągniemy, dzwonimy. No. O, Andzia, żono moja, kochano. I co? No widzę, że pomogła terapia. O, jeszcze jak pomogła, ja jest całkowicie wyleczony, że jest zdrowy jak byk. Jak to cię wyleczył? Magister Pchełka. Magister Pchełka? Ci godą, jaki to jest tęgi umysł. Ja? A poszedł już, bo ja bym mu tak chciała podziękować i w ogóle. No Andzia, magister Pchełka nie może tak se, tak od, tak sobie wyjść, no. Nie? Nie, nie. I co prawda już jest wyleczony z moich zwątpień, no, że podobno najlepiej na czas rehabilitacji, jakby magister Pchełka tu z nami zamieszkał. Andzia, miałabyś coś przeciwko? No Jezus Maria, jak moci to pomóc, to nie mam nic przeciwko. A jest jeszcze u nas w mieszkaniu, ja? No jasne, że jest. Jest tu i fizycznie, i ontologicznie. Chodź ci pokorza. Andzia, chciałem ci przedstawić. Moja terapeutka, magister Pchełka. Dzień dobry, co pani robi w mojej badewannie? To nie jest dobre pytanie. Prawidłowe pytanie jest takie, czy magister Pchełka istnieje? Czy wanna istnieje? Co to jest w ogóle wanna? I co na to Platon i Kant? No właśnie, Andzia, ja ci chciałem powiedzieć, że magister Pchełka Neuprot leczyła mnie tradycyjnym śląskim myciem pleców. To była bardzo skuteczna terapia. Ale prawdziwa uczta filozoficzna zacznie się w momencie wycierania pleców. Rozumiem, a ja muszę pani magister wycierać 3 razy dziennie, bo ja jest po ciężkim urazie filozoficznym. Normalnie, Andzia, jak ona ściągnęła ten kosmiczny cycalter, to ja się tak wpaczał w te 2 takie wielkie byty, że chłopiejczą, normalnie kamienie filozoficzne, twarde, normalnie Kant by tego nie opisał. Wiesz co, to wszystko jest jeden wielki Kant! Andzia, ty się nie znasz na filozofii. To co, pani magister, będziemy wycierać plecy? No.